Witajcie kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku trochę o basach. Będzie o basach krzyżowych, ale jak gracie z septymą. Mamy tutaj bas i akord septymowy GG7. W akordeonach, gdzie są basy tercjowe, jest to drugi rząd i pierwszy bas nad basem C żłobionym i septymowy, czyli rząd piąty. Bo mamy zawsze tak. Podstawowy, dur, mol, septymowy i zmniejszony. I teraz tak, zobaczcie, gramy to w ten sposób, że gramy sobie bas podstawowy, gramy czwartym palcem, a akord gramy palcem drugim. I teraz tak, fajna sprawa. W momencie, kiedy byśmy chcieli zagrać, bo są takie utwory, gdzie się gra właśnie krzyżowo z septymami, to... I lecimy do góry. Czwarty, drugi. Jest to też, zobaczcie, sposób basowania na dwa, bo mamy na przykład... Jest to krzyżowe granie, ale jest to dość proste, chociaż dla początkujących może być troszeczkę trudne. I gramy czwarty, drugi, czwarty, drugi. I możecie sobie to tak ćwiczyć, kochani. Taki szybki film chciałem dzisiaj nagrać. Zapraszam Was serdecznie na kanał. Do następnego, trzymajcie się, cześć!